Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. Proszę Państwa, znajdujemy się w miejscowości Tutki. Tutaj między innymi można kupić osiołki, dla przykładu, jakby ktoś potrzebował. To myślę, że na początek to jest fajny taki środek transportu, tylko, no cóż, potrzeba stajni. Bez stajni, no może być kiepsko, żeby korzystać z tych osiołków, no bo one gdzieś muszą spać. I generalnie powiem Państwu tak, zastanawiałem się, chodziłem, patrzyłem, gdzie by się tutaj osiedlić i wydaje mi się, że okolice właśnie tej wsi Tutki oraz rolnicy to będzie coś, co będziemy chcieli tutaj zasiedlić, zabudować i żyć, nie? Jeżeli chodzi o kwestię samego ulokowania naszej wiochy, no to tym razem planuję zrobić to, no tak, całkiem pokaźnie. Do tego stopnia, że w planach jest zarówno zasiedlenie tej strony wyspy, jak i tamtej strony. W jaki sposób to się będzie odbywało, zobaczymy, ponieważ musimy również mieć miejsce na pola. I tak jak pola mogą być, powiedzmy, na zboczu, bo tam widzimy, że to ten teren tam po drugiej stronie rzeki idzie w górę, to tak mniej więcej będziemy starali się te pola ulokować. Tak już domy, lepiej żeby były na takim bardziej płaskim terenie. No i co? No i będziemy teraz działać. Śmialiście się poprzednio ze mnie, tam ktoś dowcipkował, że Pabellus stwierdził, że będzie budował dom z kamienia, po czym później ganiał za kamieniami, zamiast pójść do kopalni. Tak, no ja wiem, że mogłem do tej kopalni udać się. Przy okazji wydobyłbym trochę żelaza i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli ja to zrobię, to te surowce znikną, tak? Więc no, starałem się jednak nie zużywać tych surowców. Ja poczekam do momentu odblokowania właśnie kopalni, po to, żeby ją tam postawić. I kolejna rzecz, na jaką tam zwróciłem uwagę w komentarzach, to pisaliście, że niezależnie tak naprawdę od tego, gdzie żyją ludzie pracujący w kopalni, no to oni i tak to wydobywają. Ja to wiem. Natomiast weźmy troszeczkę pod uwagę fakt takiego lekkiego roleplayowania i fajniej jest coś takiego zrobić właśnie jak zrobiłem, że no ludzie, którzy pracują w kopalni, no to mają przy tej kopalni swoje domostwa, tak? I tam sobie będą żyć. Natomiast to, że oni tak czy inaczej by byli tacy efektywni, o, że tak powiem, i ogarnialiby ten surowiec, jakim jest żelazo, to ja wiem. Tylko no niech sobie tam żyją, nie? Dobra, ja w międzyczasie, jak tutaj gadam i tak dalej, no to jak widzicie, zebrałem trochę kamienia. Nie wiem, czy wystarczy, czy nie wystarczy. Niemniej jednak myślę, że przydałoby się wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na dechy i teraz rzecz jest tego typu. Coś tutaj trzeba będzie wyciąć, to na pewno. Ajajaj, jak to by miało wyglądać? Czekajcie, nie, to chciałem. Budynki. Czy to by było tu? Meble i dekoracje? Tak, to będzie tutaj. To będzie tutaj i teraz co my potrzebujemy? Produkcja. O. Chwila, bo to jest co? To jest szwalnia, to na pewno. Kuźnia, no to sporo jeszcze czasu trzeba. Niewystarczająca technologia. No to dobra. Kuchnia. A gdzie była warsztat? Czy to było to? Nie. Cholera. Gdzie się deski robiło?
Nie, to nie, na pewno nie tutaj. Ajajajajaj, no patrzcie, sporo czasu nie grałem i teraz... Wy pewnie wiecie, rolnictwo nie, produkcja, usługi nie. Tu, wydobycie, o, dobra, drewutnia, jest. O kurczę, budowanie, a to jeszcze muszę, o ja cię kręcę. Czyli lecimy znowu strzechą. No bo inaczej desek nie zrobię, tak? Bo to się tutaj robiło. Studnie można zrobić, kopalnia, no to na pewno będziemy musieli sporo poczekać, bo jak widzicie, budowanie 5000 punktów trzeba zdobyć, raptem mamy 60. Chata wydobywcza, no tutaj to już prościej będzie. Dobra, ciśniemy. Ja myślę, że pierwszy taki domek to można tutaj przy tej drodze ogarnąć. Nie wiem jeszcze jak, ale zaraz się dowiemy. Brzuski. Brzuski dadzą chyba dwie kłody, z tego co ja pamiętam, jak to kiedyś było. Świerki dają 3, klony dają 4. No ale to bardziej... No właśnie, dwie kłody dają. Tak? Tak. Bardziej to wycinam po to, żeby można było dom postawić, tylko... A właśnie, bo jeszcze łopatę, kurczę, blade. Się rozpędziłeś, synu. Zużywa siekierę. No dawaj. I hopsa. Jakby to postawić? No tak, bez łopaty to ani rusz. Te pięki będzie trzeba powycinać. To wiecie co? To może byśmy... No przyjrzyjmy się, jakby to można było sprytnie zrobić. A może tutaj postawić? Tutaj taki malutki to by się zmieścił. Dobra. Ciśniemy. Nie ma co czekać. Domy. Jak do... Aha, ten. Dobra. Mały, prosty dom. O, i on tutaj wejdzie. Nie ma problemu z tym. I sił. I teraz tak. Kamień. Okej. To na fundamenty. Słomy mogę mieć mało, ale to akurat sobie poradzimy. Kłoda, 8 kłód, mam 7. O, właśnie ty, panie mój. Znowu się naciapciam tych drzew. Ja, aha. A toś mnie załatwił teraz. Rękodzieło. Młotek. I, a, dobra, jest pod dwójką, okej. Okay. Ja cię stuknę zaraz, ja cię stuknę, ty, łobuzie. Trzeba jeszcze jedną tą siekierę zrobić, bo tato za chwilę padnie. I czy ja mogę? A, mogę. No okej. Dobra. Te pięki, słuchajcie, później będą wykopane. O, wycięte. Też nie chcę ogarniać wycinki tych drzew, ponieważ chciałbym, żeby to jednak było w otoczeniu lasu, cała ta wiocha. Ty weź też to. Także to tylko będzie tak, wiecie, delikatnie. To wszystko na kamień zmieniam. Też polecę tym randomowym projektem, nie będę się teraz tutaj za bardzo wygłupiał z tym. Bo ten dom, coś tak czuję, że on pójdzie później do kasacji i postawimy inny, lepszy. Ale to kiedyś. Tutaj to okienko może być. Czemu nie? Albo czekajcie, A może by tu okienko zrobić? O. A tutaj zwykłą ścianę? To miałem nie kombinować. No już się zaczyna. Dobra. To ogarniamy. I... No i co? No i teraz to ja potrzebuję trochę pościnać tych drzew. Więc ja sobie polatam, poganiam i... No i później, jak już... Ogarnę to, do was wrócę. Ale trzeba będzie przeprowadzić wycinkę tak, żeby... No żeby, no wiadomo, no wiocha to wiocha, tak? No to musimy mieć miejsce po zabudowę.
Trzeba się umyć. Bo trochę się tutaj pobrudziło. No dlaczego ty nie pijesz? No pij, chłopie, no. O. Ale coś mi się wydaje, że tutaj to raczej nie ma co liczyć na kąpiel ze względu na fakt, że jest za płytko i gościu się nie myje, no. Ajajajajaj. A tu powinno być już ciut głębiej. No i co? No i patrz. O, dobra, teraz. No dobra, słuchajcie, w trakcie jakby tutaj wbijania tych wszystkich rzeczy typu kamienie, typu kłody i tak dalej, odblokowała się drewutnia, więc bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. I teraz zastanawiam się, czy postawić ten dom w takiej formie, w jakiej jest, czy może właśnie wstrzymać się troszeczkę i najpierw drewutnię ogarnąć. Bo wydaje mi się, że ta drewutnia, no to byłoby dobre wyjście z sytuacji. No dobra. Ogarniam te drewutnie, bo myślę, że to będzie dobre wyjście z sytuacji. No i mamy to. Słuchajcie, postawiłem, nie wiem jak to mam określić, położyłem drogę. Ścieżkę tutaj w kierunku rzeki. No i ona tutaj sobie będzie. O, deski będzie można robić elegancko, bardzo fajnie. Z tym, że jeszcze ten dom do zrobienia. Teraz tak, ja mogę zmodyfikować tutaj dach i teraz dach z drewnianych dachówek. O, takie tu oto cudo stworzymy. Coś się dzisiaj, słuchajcie, niedobrego dzieje. Komputer pada, ale to tylko przy tej grze. Nie wiem, o co chodzi. No ale cóż, no. Bywa. Robi się coraz ciemniej, a to oznacza, że za chwilę nie będziemy nic widzieć. No i teraz rzecz jest tego typu, no trzeba ukończyć ten dom po to, żeby choćby przespać się. No, synu mój, drogi. O, piórko żeśmy tam zdobyli jakieś. Było tu trochę klonów, więc też je wyciąłem. One dały 4 kłody. Tutaj widzę, że więcej klonów jest. To też je wytnę. To wszystko będzie teren wiochy, więc to wszystko trzeba będzie później zabudować. Dlatego drzewa są tutaj niepotrzebne. Tak naprawdę, ale postaram się zrobić tak, żeby jakieś tam drzewka gdzieniegdzie były, tak? Właśnie na terenie wioski. No bo to wiadomo, no. O wiele fajniej mieszka się w miejscu, gdzie takie drzewa są. Ładniej to wygląda, przyjemniej jest popatrzeć, żyć i tak dalej. No ale z drugiej strony też gdzieś te domy stawiać trzeba. Dobra, to ogarniam. Kamienna ściana, dobra. Na razie zrobię wszystko tutaj ze ścianami, tak jak być powinno. Tutaj 2 kłody, dobra. No i teraz będziemy mogli zająć się dachem. Z tym, że tutaj też kłody, tak? Tak, po jednej. To najpierw powbijam te kłody, a potem przerobię resztę, która zostanie na deski. Ale tutaj widzę, czekajcie. No dawaj, no. Chłopie. 12 desek na taki segment, czyli 24-48. Oj, to jeszcze trochę trzeba będzie wyciąć tego badziewia. Dobrze, stwórz więcej i zaakceptuj. Po 2 dechy wychodzą, tak, z kłody. A ty nie miałeś się tak instant produkować? Czy ja coś źle zaznaczyłem? A, dobra, wyprodukowałeś się, okej. Okay. Sorry, zwracam honor. No dobrze, 12 desek. Jeszcze za chwilę mi padnie młotek. Zobaczcie, jaka łuna, kurczę, jakby tam, nie wiem, jakiś święty, kurczę, był. No dobrze. To teraz tak, chodźmy te klony wycinać, bo w tej chwili
No to ja już będę potrzebował... A gdzie te klony były? To jest klon. Będę potrzebował większej ilości kłód. Dobra. Pochodnie sobie wezmę jedynie. To ja będę coś widział i wy będziecie coś widzieli. Tylko, że ta pochodnia za chwilę pewnie... No tak, ona za chwilę padnie. Ajajajajaj. Co jest potrzebne na pochodnie? A, no dobra, to mogę dwie stworzyć. Kuźwa, dwie, synu. Ktoś pomógł. Ech, ty panie mój. Dobra, niech będzie na razie ta jedna. A w sumie to może nawet i lepiej. O, w ostatniej chwili. Czekajcie, no. Kurde, no, tych klonych miałem wycinać. Ajajajajaj. Ja jeszcze tą siekierę trzeba zrobić. Siekiera, ważna sprawa. Dokładnie. Tak jak powiedziałem, siekiera, ważna sprawa. Ogarnijmy ten temat. Ile tam tych kłód mam? 6. Dobra, czyli to 12. O, ja cię żeż kręcę. Ile to tych drzew tutaj trzeba powycinać, żeby zrobić dach. O, tak generalnie rzecz ujmując, to powiem wam, i tak trzeba było powycinać te drzewa w ogóle, żeby ściany wybudować, nie? Także bardzo dużo surowca idzie na to. To jest jednak czasochłonna gra, słuchajcie. No ale ci, co mają, ci, co grają, to wiedzą. Dobra, 10, czyli razy 2 to 20 byłoby. Ajajaj. Dobra, tutaj widzę, jest klonik. Możemy się nim zająć. 4 kłody będą z niego. Później będzie trochę łatwiej, jak będziemy mieli już pewne rzeczy, że tak powiem, zautomatyzowane, nie? Czyli ludzie będą wydobywać, załóżmy, kamień, czy ścinać drzewa, czy wydobywać żelazo, uprawiać rolę. No to wiadomo, będzie prościej, będzie łatwiej. Czy to jest jakiś obóz? Tak, to jest obóz, słuchajcie. Ciekawe. Możemy sobie podejść, możemy pozgarniać różne tutaj rzeczy. Oto jakaś paczuszka. O, marchewka. Elegancko. Elegancko. No dobra. Ja mam 213 monetek. Tam drogę posprzedawałem trochę. No właśnie. Trochę posprzedawałem. Trochę poogarniałem rzeczy. Co ty tu? Dawaj tę sól. Co my tutaj jeszcze mamy? Włócznia rybacka, słuchajcie. O, to jest fajne, to się może przydać. Tutaj mamy jeszcze żelazne strzały. Bardzo fajnie. Do łuku jak znalazł. To pałka. O, pałka za pałka, dwa kije. Co tutaj by jeszcze było? Siekiera. O, to jest... Oj, kurczę, powiem wam tak. Bardzo fajne znalezisko. Naprawdę. Z tego się cieszę. Wiaderko. O, tu jakiś kosz. Mały wiklinowy kosz. O, to do jedzenia. Super. Ciekawy jestem, ile rzeczy przegapiłem. No ale dobrze. Coś tam znaleźliśmy. O, tu jeszcze, zobaczcie. O kurcze. No skarby. Niesamowite. Dlaczego ty mi to robisz? No czemu ty mi to... Dobra. Kolejna włócznia rybacka i jeszcze jedna włócznia rybacka. No fajnie. Możemy wrócić do wycinki. No bo to jest jakby motyw przewodni. Po to, żeby zrobić dechy, po to, żeby dokończyć ten nasz domek. To przy okazji inne rzeczy ogarniamy. Ja się cieszę, że mam już te drewutnie, więc
myślę, że pierwsza osoba, która zawita do naszej wiochy, zajmie się właśnie wycinką drzew. Dlatego, że po pierwsze, no kłody będą potrzebne na różne rzeczy. Na budowę, na produkcję desek, na produkcję drewna opałowego i tak dalej. Natomiast też jakby wycinka drzew, to zdobywanie tych kłód przez ludzi nie powoduje faktycznego takiego zanikania, faktycznej wycinki drzew. Oni to robią na niby trochę. O, czyli te kłody są, ale drzewa nie znikają. Dobra, 20, czyli to 40 kłód. Zaraz, a my wbiliśmy... O Jezu, już się pogubiłem. Dobra, no nic. A gdzie jest mój dom? Ja cię żeż kręcę. Chyba w tamtą mańkę był. No trochę się zagubiłem. No dobra, to ja to dokończę i do was wrócę. Wbijam te dechy, wbijam. No i już ostatni został segment. Ty żartujesz sobie ze mnie, kuźwa, naprawdę? Ja cię kręcę, no tak, kłoda jest potrzebna. Ajajajajaj. To jest po prostu masakrebla. No dobra. Musimy jeszcze tylko to drzewo ściąć i zrobić młotek, bo przecież ślepy ja. Co tu się Naprawdę? Kuźwa, gościu drzewem dostał? Ale jaka animacja, nie? Gościa poskładało. Kurde. Normalnie jest to pociech dzisiaj, ale zdrowia spadło. Ja cię kręcę. No nic, no nic. Bywa. Wypadki chodzą po racimirach, jak to mówią, nie? O, i to może być nawet tytuł dzisiejszego odcinka, słuchajcie. Wypadki chodzą po racimirach. No i dobra, mały, prosty dom. Ogarnięte w końcu. Ileż to można. Dobra, przekimamy się, bo ja tu jeszcze nie spałem, słuchajcie. Nie, śpi następny dzień. O tak. Teraz to przynajmniej coś widać. No, tutaj można sobie przechowywać różne rzeczy, ale to nie my tutaj będziemy mieszkać. Znaczy, możemy korzystać z tego łóżka oczywiście, ale wiadomo. Babka lekarska by się przydała. Cholera teraz. Ejeś ty, synu mój. No i znowu ten jest brudny cały. Głodny i no i był spragniony. Czy ja mam jeszcze jakieś mięso? O, może marchewkę byśmy zjedli. Dobra, co tutaj jeszcze by można było zjeść? Solone mięso. Aha, ale wodę zużywa. No dobra, to nic. Nie ważne. To się najwyżej napije. Ale ten będzie syty. O. Stać w wodzie i biadolić, to tak też nie warto. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że początek wsi można uznać za rozpoczęty. Pierwszy dom już na miejscu takim docelowym, plus pierwszy taki budynek, nie wiem, produkcyjny, wydobywczy, no, może w ten sposób. I to już jest taki zalążek Pabellandii, naszej wioski. A, właśnie, a można nazywać wioski? Czy tego jeszcze nie zrobili, bo... Może nie zrobili? No szkoda. Bo fajnie byłoby jednak nazwać tę naszą wiochę, no ale no jak nie można, to nie można. Dobra, proszę państwa, myślę, że w tym odcinku to tyle. Jak wam się miejsce podoba? O, bo to jestem ciekawy, co napiszecie odnośnie mojego wyboru miejsca na wiochę. Jest inne niż w pozostałych dwóch sezonach, więc myślę, że tutaj też może być całkiem ciekawie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jaki jest plan na zasiedlenie tego całego obszaru. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Myślę, że dosyć ciekawie będzie posiadać domy
Jakiekolwiek, no budynki po prostu, tak, no niekoniecznie domy, no, mogą to być budynki produkcyjne. Ale posiadać je tutaj, na wyspie, po drugiej stronie, no i w ten sposób sobie radzić. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.